phòng đóng kín rất ngon. Sụp lắm đó, lại sẵn chơi nữa. Do you speak English? Znasz angielski? Yes. Tak. Because I said young. Bo wydawało mi się, że powiedziałem młode dziewczyny. She young. One nie są młode? Huh? Im są starsze, tym bardziej zużyte się stają. Może nadszedł czas, żebym znalazł innego dostawcę. Nie, nie, poczekaj. Już niedługo ze wsi przyjedzie dostawca świeżych pisklant. Może być? Może? Zgoda. Ding dinga. Mày đừng gạt tao nghe. Spróbuj mnie oszukać, a zabiję was oboje. So, you want little Więc girl. Chcesz młodą. Virgin. Dziewica. 4000. She isn't sewn up again, is she? Nie jest zaszywana? No, nie. Fresh. Jest nietknięta. Because I'm a doctor. Jestem lekarzem. Trzy tysiące. Dwa tysiące i nie powiem kolegom, że sprzedajecie fałszywe dziewice. Zaprowadźcie go. Nie ty, taryfiarzu, tylko doktorek. Czekasz na napiwek? Wynoś się. Za ten miesiąc. Hello. Hello.
Kamień. Papier. Nożyce. Niewiniątek. Muzyka. Zdjęcia. Scenariusz i reżyseria. Odosobnione, trudno dostępne. Idealne miejsce do trzymania dziewczynek. Mamy zdjęcia. Każe na siebie mówić Duke. Amerykańskie ubrania, amerykańskie auto. Facet ma obsesję na tym punkcie. Dziwne, że do tej pory nie został złapany. Mamy dobry kontakt z kapitanem Simlinem. Dobry, uczestniczy we wszystkich naszych działaniach. Przed sądem będziemy potrzebowali dowodów. Jestem tu 8 lat. Uratowaliśmy w tym czasie około 100 dziewczyn. Aresztowaliśmy 25 zboczeńców. I myślisz, że to rozwiązuje problem? Nic nie zdziałamy, jeśli przemytnicy pozostaną bezkarni. Angkor Wat przyciąga turystów. Oni przywożą pieniądze. Musimy mieć pełen wywiad. Kim oni są, jak są uzbrojeni, powiązania z wojskiem, policją, wszystko. Duke ma całą siatkę, żeby go złapać. Musimy mieć większą. Starczy na dziś. Wrócimy do tego jutro. Wyglądam ci na idiotę? Kiedy proszę o młode dziewice, mam na myśli młode dziewice. Dwie, dokładnie mówiąc. Na miesiąc. Jeśli nie znajdziesz starszych, mogą mieć 5 czy 6 lat. Ale wolałbym 7. Przemycanie nieletnich jest ryzykowne. Czy to nie była twoja specjalność? Prosisz mnie o niebezpieczną rzecz. Proszę cię, bo masz doświadczenie. I drogą rzecz. Jeden raz z dziewicą to $4000. Ty chcesz dwie na cały miesiąc. Wiesz, że nie brak mi pieniędzy. I wiesz, że poważnie podchodzę do interesów. Chcę, żebyś dostarczył mi 2 świeżo zerwane kwiatuszki na jeden miesiąc.
for 1 month. So are you prepared to do business with me? Dogadamy się. Morning. Dzień dobry. Morning. Dzień dobry. So, new position. Nowe stanowisko, ale godziny te same. Wiem, obiecałem, że będę wcześniej wracał. Po prostu to nowy zespół. Trzeba wszystko poukładać. Cieszę się, że mogę się chociaż budzić koło ciebie, zamiast czekać na ciebie tygodniami bez żadnego kontaktu. Wiesz, jacy są wojskowi. Ura? Teraz będzie inaczej. Obiecuję. Zobaczymy. Jadę dzisiaj do wioski. Potrzebują mnie. Myślałem, że będziesz pomagać tylko w schronisku. Chantra mnie prosiła. Jak sobie radzisz? Nowy kraj, nowa kultura? W porządku. Już prawie miesiąc, wciąż mamy tyle rzeczy do rozpakowania. Jeśli jeszcze za nimi nie tęsknisz, to pewnie ich nie potrzebujesz. Pewnie masz rację. Nie powiesiłaś żadnego ze swoich obrazów. Za każdym razem, gdy patrzę na dziewczynki ze schroniska, widzę Abigail. Prawie już o niej nie rozmawiamy. Nawet nie wypowiadamy jej imienia. Nie chcę jej stracić. Tęsknię za nią. A zapominam ją. Zapominam jej zapach. Jej dotyk. Nie potrafię już płakać. I to mnie przeraża. Claire przywiozła jedzenie. Większość dziewczyn w schronisku pochodzi z takich ubogich wiosek. Praca uczy je, że mogą dać coś pozytywnego od siebie. Wspaniale. W tym domu mieszka samotna wdowa. Jest z nami już od roku. Słyszałam z jej ust może 10 słów. Opowiedzenie swojej historii będzie następnym krokiem w jej leczeniu. Pobawisz się ze mną? Nie mogę, idę dzisiaj z mamą do szkoły. Szkoda. Moja mama jest nauczycielką. Twoja mama jest najlepsza. Tak, wiem. Lepiej jedz śniadanie. Musisz jeść, żeby być silna i pomóc dziadkowi w pracy. Thank you.
Widziałaś może małego czerwonego ptaszka? Dlaczego masz skarpetki na rękach? Mieszkasz tutaj? Ja mieszkałam w Ameryce, ale kiedy mama zachorowała, wróciliśmy tutaj do dziadka. Widziałaś ptaka czy nie? Lubię czerwone ptaszki. Ja też, ja też. Jak masz na imię? Co z tobą? On zaraz tu będzie, chowaj się szybko. Idź do domu. Uciekaj. Dzień dobry, mam spotkanie z kapitanem Samlain. Przeniesiono go. Jestem kapitan Pakadej. Zajmuję jego miejsce. Nie powiedziano nam o tym, jestem Alex Becker. Witaj, Alex. Dziękuję. Będziesz musiał mi wybaczyć, nie mówię zbyt dobrze po khmersku. Tak jak ja po angielsku. Cudowna rodzina. Tak. Chłopiec, dziewczynka, jeszcze jedno w drodze. Masz dużo szczęścia. Moja rodzina ma dobrą karmę. Jestem tutaj w obronie dzieci, które nie mają ojca, który mógłby je ochronić. Czy Samlain wyjaśnił ci, jak wygląda współpraca waszego oddziału i mojej organizacji? Jesteśmy tu na zaproszenie waszego rządu. Stoimy przed zadaniem niemożliwym do wykonania w pojedynkę. Musimy mieć dostęp do waszych informacji. Naszym celem jest zamknięcie każdego burdelu zmuszającego dzieci do prostytucji. Znasz tego człowieka? Widziałem go kilka razy. Mieliśmy już zgłoszenia na jego temat. To znana postać, ale do tej pory nie mieliśmy żadnych dowodów przeciwko niemu. Teraz będziecie je mieli. Wszyscy to pedofile skazani w innych krajach. Przekazaliśmy te zdjęcia do Interpolu. Trzeba zmienić sytuację. Dziewczyny, kobiety, które cierpią taki los, nie powinny się bać. To ludzie z tych zdjęć powinni żyć w strachu. Podaż i popyt. Odcinamy zaopatrzenie, jednocześnie tropiąc i skazując tych chętnych na kupno. Mogę liczyć na ciebie? Jest coś w waszym sposobie myślenia, co nie pozwala wam zrozumieć. Uratowałem wiele dziewczyn, które potem z własnej woli wracały do burdelu. W naszej kulturze troska o rodziców jest obowiązkiem dziecka. Oni często żyją w skrajnej nędzy. Jedno dziecko jest poświęcane dla reszty. One child is sacrificed for the other. Poverty is no excuse to sacrifice. Ubóstwo nie usprawiedliwia zmuszania dzieci do prostytucji w żadnej kulturze. I myślisz, że złapanie jednego zbira rozwiąże problem? Mamy w Kambodży powiedzenie: puszcza potrzebuje tygrysów tak samo jak tygrys potrzebuje puszczy. Wy, Amerykanie, kochacie wojny, których nie możecie wygrać. A gdyby chodziło o twoją córkę? Świat obserwuje, kapitanie. I zapamięta, kto nam pomógł, a kto odwracał wzrok. Panie Becker, otrzymacie nasze pełne wsparcie. Przepraszam. To wyzwanie nie jest łatwe. Im bardziej się starasz, tym jest prostsze. Dziękuję. Hello, Miss Claire. Dzień dobry. Witaj, Nat.
Zerknąłbyś na mój rower? Zaczął ostatnio wydawać dziwne odgłosy. Turystka, piękna pani, pani kupi. Dobre i tanie. Niestety byłam już w Bangor Wat. Dolara, proszę, jeden dolar. A może nowy rower? Mam naprawdę dobry towar. Prosto z Europy. Peugeot. Jedyne, co wiem o rowerach, to to, jakie kolory mi się podobają. Ktoś inny mógłby ci sprzedać coś kiepskiej jakości. Cześć. Moja wnuczka. Ładnie wyglądałaś wczoraj w tej czerwonej chuście. Tak, właśnie tej. To mojej mamusi. A więc to prawda. Twój dom ma nowego mieszkańca. Idź na zaplecze. Zostań tam. Przeszkodziłem ci w czymś? Wszystko w porządku? Wrócę kiedy indziej z rowerem. Zobaczymy, co da się zrobić. Interes się kręci? Czego chcesz? Przyszedłem odebrać dług. Mam pieniądze. Nie na tyle, żeby spłacić całość. Ale taka dziewczynka mogłaby być sporo warta. Jesteś mi winien 3000 dolarów. Daj mi dziecko. I jesteśmy kwita. Wynoś się. To dobra cena. Każdy dług zostanie spłacony. Naszym głównym celem jest ten człowiek, jest znany jako Duke. Przeniósł się do Siem Reap ze stolicy, żeby zarabiać na zagranicznych turystach. Podobnie jak większość Alfonsów, zatrudnia głównie młode Wietnamki bez obywatelstwa. Nie mają praw ani środków do życia. To łatwy cel dla przemytników. Słucham. Myślałem, że chcemy chronić kmerskie dziewczyny, naszych ludzi. On nas nie rozumie. Rozumiem na tyle, żeby wiedzieć, kiedy ktoś słucha, ale nie słyszy. Nie dajcie się zwieść. Każde dziecko jest zagrożone. Nawet Kmerowie wierzą, że seks z dziewicą leczy AIDS. Jakich turystów szukamy? Średni dochód w Kambodży to 1 dolar dziennie. Dziewczynki są sprzedawane za powiedzmy 300 dolarów. A ich cena w burdelu to nawet 4000 dolarów. Więc jak myślicie, kogo szukamy? Cudzoziemców. Cudzoziemców. Ze wszystkich krajów, niezależnie od wyglądu, pochodzenia i majątku. Najlepiej po prostu mieć oczy szeroko otwarte. W końcu na pewno trafimy na jakiś ślad. Bardzo mądrze mówisz, ale mówisz jak obcy.
Nie znasz naszych ludzi, naszej historii i zwyczajów. Jeśli na drodze jest wypadek, większość ludzi tutaj nie zatrzymałaby się. Baliby się odpowiedzialności za całe zajście. Stare przysłowie mówi, że należy pielęgnować swoje drzewo Damkor. Nazwa tego drzewa po khmersku oznacza także milczenie. Aby przeżyć, należy milczeć. To zdjęcia świątyń w Angkor Wat, prawda? Zrobiliśmy je z żoną, gdy byliśmy tu pierwszy raz. Jestem z nich dumny. Wywołałem je, żeby powiesić u siebie w biurze. Ta świątynia jest waszą dumą narodową. Macie ją nawet na pieniądzach. Jak nazywa się to drzewo? Drzewo Damkor. Damkor, prawda. To samo drzewo, które powinno się mieć w ogródku jako symbol milczenia. Nie wydaje ci się przewrotne, że to korzenie właśnie tego drzewa powoli niszczą mury świątyń Angkoru? Ciche przyzwolenie na dziecięcą prostytucję także w końcu wyniszczy wasz kraj i kulturę. Wierzę, że jest tu sporo ludzi, którzy nie chcą dłużej milczeć. Zgadza się pan, kapitanie? Zajęcia grupowe. Mogę się przyłączyć? Dziewczyny mogą być skrępowane twoją obecnością. Większość turystów robi zdjęcia i odjeżdża. Wiem, że ty nie jesteś jak inni. Chociaż pochodzę z Ameryki, ja też dzielę wasze nieszczęście. Smutek tak głęboki, że nie umiem już płakać. Kiedy mój mąż wyjechał na misję do Afganistanu, zostałyśmy z córką same w domu. Mieszkałyśmy w pięknej dzielnicy. Dzieci bawią się tam w parku, jeżdżą na rowerach. Znałam wszystkich moich sąsiadów. Dobrze nam się tam żyło. Abigail miała 7 lat. Uwielbiała szczenięta. Lubiła ubierać się na różowo. Czasem rysowała księżniczki trzymające się za ręce i mówiła: to ty, mamusiu, a to ja. Tamtego ranka przygotowywałam ją do szkoły. Otworzyłam drzwi. Chciałam ją odprowadzić. Słuchaj, skarbie. Jeśli Rosji będzie chciała podkraść ci trochę śniadania, nie oddawaj jej wszystkiego. To dobrze, że chcesz się dzielić, ale mama przygotowuje śniadanko dla ciebie. Powiem ci coś. To pewnie ciocia Sara. Poczekaj chwilkę. Znikła, zupełnie jakby zapadła się pod ziemię. Przeżywałam ten poranek w myślach tysiące razy. Jak ważny mógł być ten telefon, że musiałam spuścić ją z oczu na ten jeden moment. Znaleźliśmy jej ciało porzucone rok później. I
Kochałam swoją córeczkę bardziej niż potrafię to wyrazić. Koloruję obrazki. Chcesz też? W porządku. To jest mój dziadek. Jest miły. Gdzie poznałaś swoją koleżankę? Niedaleko. Mieszka w jednym z tych dziwacznych domów. Możecie się bawić, ale bądź grzeczna. Mówiłam, że jest miły. Cześć, Sophie. Claire. Jest Alex? Tak, jest u siebie w biurze. Znam go. Znam go. Przed chwilą go widziałam. Ta mała jest w niebezpieczeństwie. Wiedziałam. Widziałam dzisiaj tego człowieka w sklepie rowerowym pod naszym mieszkaniem. Tam mieszka mała dziewczynka. Coś jej grozi. Ten facet jeszcze o tym nie wie, ale jesteśmy blisko. Nie powinniście teraz go ścigać? To właśnie robimy. To nie jest takie proste. W porządku. Przyszłam tylko zapytać. Claire, jeśli go jeszcze zobaczysz, pamiętaj, zachowuj się normalnie. Jakby był zwykłym człowiekiem. Zapamiętaj czas i miejsce, ale nie próbuj go szukać czy śledzić. Dlaczego? Proszę, obiecaj mi. Tobie coś grozi? Całe życie się na to przygotowywałem. Ja miałam z tą małą $80. Bum bum ze starszą $120. Trema? Miałbyś więcej zadowolonych klientów, jakbyś zainwestował w klimatyzację. To pierwszy powód, dla którego chcę je z dostawą do hotelu. Będę z kolegami. Te dwie wystarczą na początek. Ale będziemy chcieli więcej, dużo więcej. Więcej. Rozumiem. Nie. Będziesz się kochał tutaj. Wtedy będę mógł ci ufać. Widzisz? Gwarantuję, że mam uczciwe zamiary. Ale nie jestem pewien, co do mojego szofera. Nie bój się. Uratuję cię. Znam tego gościa.
Pani Claire? Słucham. Mogę z panią porozmawiać? Jasne. Miałam 10 lat. Moja siostra 5. Mama zmarła kilka lat wcześniej. Ojciec i bracia całe dnie pracowali w polu. Żyło nam się ciężko. Brakowało jedzenia. Pewnego dnia człowiek z wioski obiecał, że zabierze nas na wycieczkę. Zostałyśmy sprzedane do burdelu daleko na południu. Nigdy nie wróciłyśmy do domu. Zamknięto nas w ciemnicy. Powiedzieli nam, że nie dostaniemy jedzenia ani picia, dopóki nie nauczymy się, jak zadowolić mężczyznę. Zmuszali nas do oglądania pornografii. Innych dzieci, które były tam dłużej od nas. Żebyśmy wiedziały, co i jak mamy robić. Moja siostrzyczka nie przeżyła tego. Ale ona już nie cierpi. Czasem mam koszmary. Boję się. Dopóki nie przypomnę sobie, że mam nowy dom, nową rodzinę i jestem bezpieczna. Kwiat lotosu podnosi się z dna rzeki i wypływa na powierzchnię, gdzie rozkwita w promieniach słońca. My jesteśmy takimi kwiatami. I wypłynęliśmy na powierzchnię. Tak jak moja siostrzyczka. Abigail jest już bezpieczna. Słyszałaś już historię o księżniczce Wierzbowy Liść? Lubię historię o księżniczkę. Księżniczka Wierzbowy Liść władała całą Kambodżą. Kochała swoich poddanych i była dla nich dobra. Mieszkała w wielkim pałacu o wielu tarasach sięgających nieba. Pewnego dnia książę ze wschodu przepłynął ocean ze swoją armią, by podbić nasze ziemię. Ludzie byli przerażeni, ale nie Wierzbowy Liść. Dzielna księżniczka stanęła na najwyższej wieży swego pałacu. Wzięła swój łuk i strzałę. Strzała wbiła się w ziemię dokładnie przed statkiem księcia. Ten postanowił odszukać śmiałka, który powstrzymał jego potężną armię. Ujrzał księżniczkę w tańcu opowiadającym historię jej kraju. Książę nigdy wcześniej nie widział nic równie pięknego.
Zakochał się w księżniczce i całe królestwo świętowało ich małżeństwo. I żyli długo i szczęśliwie. Tak kończy się każda dobra historia o księżniczce. Obmyj się. Muszę z tobą porozmawiać. Dziwka. Pozwoliłem tobie i twoim koleżankom mieszkać w wiosce, bo byłyście lojalne. Od tej chwili będziecie żyć tutaj. Oszukałyście mnie. Proszę, muszę wrócić do wioski. Nie zdradzę cię. Twoja matka cię sprzedała. Jestem twoją jedyną rodziną. Kimś więcej niż przyjacielem. Wyobraź sobie moje rozczarowanie, kiedy odkryłem, że coś przede mną ukrywasz. Małą siostrę. Należy dzielić się wszystkim, co przynosi zysk rodzinie. Gdyby twoja matka żyła, sprzedałaby mi twoją siostrzyczkę. Jeśli nie powiesz mi, gdzie ona jest, będziesz cierpieć. Nie możesz jej ukrywać w nieskończoność. Nie skrzywdzisz mnie. Nikt nie zechce pobitej dziewczyny. Moja słodka Liu. Myślisz, że oni na ciebie patrzą? Dajcie je tutaj. Powiedzcie, dziewczęta, czy Liu ukrywa w wiosce młodszą siostrę? Czy mieszka z nią dziecko? Ma siostrę. Zamknij się. Ma na imię Tuyen. Wszyscy w wiosce o tym wiedzą. To nie twoja sprawa. Wiem też, że Tuyen przyjaźni się z córką właściciela sklepu rowerowego. To kłamstwo. Wiesz, że to prawda. Mamy cierpieć za twoje kłamstwa? Huh?
Niech będzie przestrogą dla pozostałych. Może twoja córeczka też chciałaby ze mną pójść. Cześć, skarbie, co za niespodzianka. Nie, to moja wina. Nie mogę połapać się w tych strefach czasowych. Byłem pewien, że jeszcze śpicie. Dużo roboty. Cały dzień mamy spotkania. Widzielicie? Jesteś pewien? Wybacz, nie pomyślałem. Odłożąc Stana, miałem na sobie tę samą kamizelkę, co kiedy wiozłem ciebie. Dziękuję. Dwa piwa. Ucałuj dzieciaki. W porządku. Już idę. Muszę kończyć. Też cię kocham. Pa. Rozpoznali cię. Nie powinieneś dać się wykryć w taki sposób. Mam rodzinę w Back Bay. Mogę do nich jechać? Alex, myślisz, że mogę bezpiecznie wyjechać? Obróć się. Jakieś życzenia od publiczności? Jeśli nie będziemy znali piosenki, postawimy ci drinka. Mijałem go w holu. Ma amerykański akcent. Mój kolega chciałby mieć z tobą zdjęcie. Mamy pierwszą piosenkę. From a Lovely Little Girl. And they called it puppy love. Oh, I guess they'll never know. How a young child. Zrobię jeszcze parę. And why I love her so. And they called it puppy love. Just because we're present to me. Let's go. Tell them all. Let's go. Tell them it isn't fair. They're here. To take away my only dream. Są tam.
Najlepszy towar, tylko tu, proszę spojrzeć. Jeszcze nie weszło do kina. Świetna jakość. Wiesz, skąd to masz? Wiesz? To są kopie kopii. Wszystko kradzione. Wszystko nielegalne. Zarabiają na tym miliony. A jeszcze więcej na handlu ludźmi. Ty jesteś na końcu łańcucha. Dajesz im zarobek. Podoba ci się pomaganie przestępcom? Bo to właśnie robisz. Jesteś tego częścią. To tak naprawdę sprzedajesz. Przynajmniej mamy niezłe zdjęcia. Wyślę je do Interpolu. Powinieneś się spakować, wziąć rodzinę i jechać do Bakbre. Zadzwonię do ciebie. Przyjacielu. W wiosce było nam dobrze, teraz jesteśmy uwięzieni. Gdzie jesteś? Z misji w wojsku zawsze wracałeś. Ale po Abby nigdy nie wróciłeś do domu. Dlaczego tu jesteś? Jestem tu, bo ktoś musi. A ja jestem na to przygotowany. Wiem o tym. Ale nie zawsze musisz wszystko wiedzieć. Nie zawsze musisz znać odpowiedź. Wybacz, nie chcesz o tym rozmawiać. Poczekam. Na co poczekasz? Aż znowu staniemy się rodziną. Nie mam na myśli dziecka. Pogodziłam się z tym. Chcę mieć rodzinę, której dzieli się wszystko. Radości i porażki. Nie musisz całego naszego bagażu dźwigać sam. Straciłem ją. Co? Dziś wieczorem zgubiłem go na targu. Nie byłem dość szybki, zdecydowany. Zgubiłem ją. Kolejna mała dziewczynka. Tak mi przykro. So sorry.
Kto to? Moje pociechy. Amy jest wnuczką Nata, a Tuyen mieszka w slumsach. Co się stało? Mam robotę, muszę wracać. Czemu? Powiedziałam coś złego? Nawaliłem. To chcesz usłyszeć? Nie musiałem tu zostawać, ale się zgłosiłem, a dziś ją straciłem. Straciłem tę dziewczynkę tak, jak straciłem ciebie. I tak samo, jak straciłem Abby. Chantra? Coś się stało? Kim Lee, widziałaś ją? Dzisiaj w schronisku. Zniknęła. Idziemy do wioski. Idę z tobą. Szukamy jednej z dziewczyn, które pomagały naprawiać dach. Widziała ją pani? Była tu dzisiaj odwiedzić matkę. Niebieski dom w alejce. Dobry wieczór. Szukamy Kim Lee. Była tutaj? Zapewnia rodzinie przeżycie. Kim Lee wróciła do burdelu. O co chodzi? Co jej się stało? Mała świnka jest dużo warta. Ale kiedy dorośnie, dalej znajdą się kupcy. Powinnaś się wstydzić. Gotowi. Ustawić się. Naszym celem jest dom publiczny należący do Duke'a. Jeden z naszych ludzi mógł wczoraj zostać rozpoznany. Dlatego musimy działać szybko i zdecydowanie. Pamiętajcie, będą uzbrojeni. W tej właśnie chwili wasz kapitan z ludźmi wkraczają do jednego z budynków wykorzystywanych przez szajkę. Rozumiem. Mamy sygnał. Idziemy.
Ty i Sophie pilnowaliście frontu. Mieliśmy dwóch ludzi z tyłu. Wszedł do tego budynku, ale nikt nie widział, żeby wychodził. Na ulicach pusto. Jest przeciąg. Jest pusta. Pójdziemy na lody, a potem do hotelu. Trzeba się umyć. Jesteś bardzo brudną dziewczynką. Przechwalasz się swoimi udanymi akcjami, a pozwoliłeś mu jechać w tej samej kamizelce. To twój sposób na odejście? Zawalić wszystko i uciec? Chcieliśmy tylko dostać się do środka. Ty poszedłeś sam. Nie poszłoby im tak łatwo, gdybyś miał wsparcie. Co ty próbujesz udowodnić? Chcę mieć ulicę pod kontrolą. Przesłuchaliśmy wszystkich, nikt nic nie wie. Chyba nie muszę ci przypominać, jak mało czasu nam zostało. Wkrótce on zniknie i nigdy go nie znajdziemy. Może gdybyś wcześniej wystąpił o nakaz aresztowania. Wiesz co? Mam umowę z waszą policją, która pozwala mi prowadzić tu działania nadzorowane przez wasze dowództwo. Policjant ryzykuje zwolnienie z pracy, biorąc łapówkę powyżej 5000 rieli. Co można kupić za 5000? Tuzin jajek? Kilo bananów? Ale już informacja o policyjnym nalocie na pewno jest warta więcej. Nie wie pan, ile, kapitanie? Alex? Dan Lee został pobity, jest w szpitalu. Pilnujcie tu wszystkiego. Kapitanie, pan ze mną. Co się stało, Lee? Zbiry Duke'a. Kapitanie? Alex. Moja rodzina. Nikt nie może wiedzieć, gdzie oni są i kim ja jestem. To było ostrzeżenie. Tato? Czytałem raporty z twojej służby. Wiem o wszystkich twoich udanych akcjach. I o nagłym paśmie nieudanych akcji. Nie będę zadawał pytań, na które nie chcesz odpowiadać. Wy, Amerykanie, kochacie wojny, których nie możecie wygrać.
Za ten miesiąc. Aby przeżyć, należy milczeć. Ich życie zależy od ciebie. Pamiętaj o tym, kapitanie. Nie myślisz, że złapanie jednego przestępcy rozwiąże problem? Moja rodzina ma dobrą karmę. Nieważne skąd pochodzisz, nie możesz bezkarnie przyjeżdżać tu i wykorzystywać dzieci. Tu akurat chyba się zgadzamy, prawda? Wsiadajcie. Wyjeżdżamy. Tu Malcolm. Czy coś mi grozi? Byłem rano pod lokalem. Widziałem pełno policji. Jestem bezpieczny? Spokojnie. Nie ma żadnego problemu, przyjacielu. W porządku. Wiesz, że można na mnie polegać. Oczywiście. Musiałem porzucić dziewczynę. Lubiłem ją. Nawet bardzo. Nie zapłacę za nią. Przez to całe rozczarowanie i nerwy, powiedzmy, że była tylko przystawką na koszt firmy. Nowa umowa. Jeśli dwie dziewczyny, to taki problem. Wezmę jedną. Za odpowiednią zapłacę $30,000. W zamian za to dziś przed północą dostarczysz piękny, słodki kwiat do mojego pokoju. Zgoda? Tylko musi być słodka, młoda i nietknięta. Świeżo ścięty kwiatuszek. Tylko brać. W porządku. Zatrzymujecie się dopiero w Phnom Penh. Wiecie gdzie. Dziękuję. Jeśli coś się wydarzy, proszę dać nam znać. Wszędzie na tym świecie zawsze słyszy się to samo. Ja nic nie widziałem. Teraz działa dobrze, ale nie tak dobrze jak nowy. Ile jestem ci winna? Tyle zrobiłaś dla Amy. Nie, pozwól sobie zapłacić, bo naprawdę będę musiała kupić ten rower. Popatrz, dziadku, pałac księżniczki. Możemy tam pójść? Może kiedy indziej. Twój dziadek ma dużo pracy. Mam pomysł. Może w ramach zapłaty, jeśli nie ma nic przeciwko temu, ja z nią pójdę. Dość dobrze znam świątynię i uwielbiam jej towarzystwo. Mogę iść, dziadku? Proszę. Szukamy mężczyzny z Wietnamu. Mówią na niego Duke. Czy w ciągu ostatniej doby widzieliście jego lub jego wspólników? Niedawno temu. Około 20 minut temu on i kilku jego ludzi zabierali miejscowe dziewczyny do niebieskiej ciężarówki. Wiesz, gdzie pojechali? Do Phnom Penh. No, zrozumiałem, mamy namiar. Ciężarówka jadąca do Phnom Penh. Wiozą wiele dziewczyn. Spotkamy się przy początku slumsów.
I'm coming. Dom księżniczki musi gdzieś tu być. Wiem to. To tu. Możemy wejść? Tutaj? Tak wysoko? Dobrze, ale uważaj. Idź powoli. Pójdziesz przodem. Ja będę tuż za tobą. Ostrożnie. Szal był taki piękny w moim śnie. Dalej taki jest. Zależy, jak na niego spojrzeć. Myślisz, że mieszka tutaj czerwony ptak? Pewnie wiele ptaków i innych stworzonek ma tutaj swoje gniazda. Nie mi. Co się stało? Musimy być cicho, żeby nie przestraszyć ptaków. Proszę, Alex, odbierz. Nie rozłączaj się. Po tym, jak weszliśmy do świątyni. Której świątyni? Tej, w której mamy wspólne zdjęcie. Myślisz, że jest sam? Zrobi nam pan zdjęcie? Claire, nie możemy ryzykować. Czy jest stamtąd jakieś inne wyjście? Nie, jesteśmy w pułapce. Musisz się tu dostać. Pomożemy wam. Czy ktoś jest ranny? Ona nie oddycha. Wiem, że tu jesteście. Chodź, kochanie, dość zabawy wchowanego. Widziałam już takich jak ty. Stój. Proszę, zastrzel mnie. Hałas zwabi tu wszystkich. Strzelaj. Zrób to. Zastrzel mnie. Psy warczą. Wiem, jak temu zaradzić. Pies nie warczy, jeśli nie ma głowy. Jeśli nie ma głowy. Uciekaj, Amy. Oh, my God.
Nie przerywaj połączenia, jestem przed świątynią. Duke trzyma tam Claire i małą dziewczynkę, jest uzbrojony. Wiem, ale nie mogę czekać, wchodzę. Claire tam jest. Nie rób nic głupiego. Masz szansę uciec, jeśli mnie posłuchasz. Nie jesteś lekarzem. Wiesz, kim jestem. Nie ruszaj się, bo zabiję i ją, i ciebie. Zależy ci tylko na dziewczynce. Ona jest moja. Wiesz, że ci na to nie pozwolę. Nie masz broni. Nie powstrzymasz mnie. To prawda. Nie mam nic. Ale ludzie, którzy dla mnie pracują, mają dość broni. Pokażę cię. Stan, jesteś tam? Na pozycji. Zdejmę go, jak tylko się wychyli. Zobaczymy, czy cenisz swoje życie. Układ jest taki. Weź mnie zamiast ich. Jestem twoim zakładnikiem. Weź mnie. Na kolanach. Już. Przeszukam cię. W porządku. Jestem we właściwym miejscu i we właściwym czasie. Uciekajcie. Ty, draniu. Jeden ruch i nie żyjesz. Wstawaj. Powoli. Mam cię. Dwa tygodnie później. Siłą
Będzie tęsknić za siostrą. Wszyscy tęsknimy za ukochanymi, ale oni zawsze są z nami. Kocham cię. Ja ciebie też.